Cześć wszystkim, moi drodzy. Jesteśmy w Los Angeles, w przededniu najważniejszego wydarzenia filmowego w całym roku. Gala wręczenia Oscarów. Ceremonia 95. za rok 2022. To właśnie tutaj, w Dolby Theatre, wszystko się jutro odbędzie. Prowadzący Jimmy Kimmel, zdający relację Dymitr Błaszczyk. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają przygotowania Amerykanów do święta filmowego. Nie możecie się doczekać? Ja także. No to co? Sprawdźmy w dzisiejszym filmie, jak to będzie. Teren został zamknięty do publicznego wejścia dla osób, którzy nie mają przepustki. My na szczęście mamy. Czekaj, gdzie ona jest? Moi drodzy, to idziemy. Zobaczymy, co uda nam się w ogóle zarejestrować. Pozwólcie, że będziemy się przechadzać raczej w pozycji tylnej, bo ciężko mi będzie do was mówić przodem. Dobra, idziemy. W ogóle poruszamy się po Alei Sław. Tutaj właśnie, u podnóża moich stóp, są te znane gwiazdy. A tak wygląda to wszystko, co jest przed Dolby Theatre, czyli wszystko jest zabudowane drutem, płotem i do tego dodali oczywiście jeszcze czarną plandekę, żebyśmy my jako widzowie nic nie zobaczyli. Dosłownie nic. Tego wam telewizja nigdy nie pokaże, jak to wygląda z zewnątrz. A to, jak to wygląda z drugiej strony, te wszystkie piękne atrakcje, to oczywiście. Ale tu? Chyba tego właśnie. Chciałem wam to dzisiaj pokazać, jak to wygląda. Tutaj, o, czekajcie, coś otworzyli. To może zobaczymy. Ale nic nie widać. Okej. Wyobraźmy sobie, że każdy ten tutaj, każda ta przyczepa to jest wóz transmisyjny lub realizacja. I teraz widzicie taki duży kadr, to jest właśnie te wszystkie znane gwiazdy. I co ciekawe, za to, żeby tutaj się pojawić, to trzeba za to zapłacić. Także chodźcie. Widzicie, wszystko jest zabudowane, absolutnie wszystko, nic nie jesteśmy w stanie nawet dojrzeć. Jak tak, o, nawet podejdę bliżej, no może coś widzę, no ale no nie ma się co dziwić, no jest to wydarzenie absolutnie najwyższego światowego formatu. Przyjdziemy też jutro, ten najważniejszy dzień, a dzisiaj chciałem wam po prostu pokazać te organizacyjne kwestie. Oh my god! O, widzicie? Dwa Spidermany się spotkały, teraz który jest prawdziwy? Tu ktoś popełnił błąd. Bo to będzie ochroniarz. Weź na chwilę przestań. O, dobra, tak. Ja teraz udam, że popatrzę. Dolby Theatre. Tak ukryty. Ale w ogóle dobrze, że ten, dobrze, że mamy tą akredytację, nie? TVP załatwiło. Chodź jeszcze z tej strony. Bo tu jeszcze nie byliśmy. Chodź, pokażemy wszystko. No, thank you. I pamiętajcie o jednej rzeczy, moi drodzy, będąc tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby nigdy niczego nie brać do ręki, jak ktoś wam coś daje, bo to nie są takie ulotki jak w Polsce. Lepiej tego nie bierzcie dla świętego spokoju, bo później będą wam kazali zapłacić. To takie znane historyjki. A to przed państwem chiński teatr. I tutaj, poza wielkimi premierami filmowymi, też miały miejsce trzy gale wręczenia Oscarów. Mało ludzi o tym wie, a to właśnie w tym niepozornym wręcz teatrze, który znajduje się kilka metrów od Dolby Theatre. A na podłodze, na ziemi, mamy odbite niektóre dłonie, a także i stopy wielkiej postaci filmowej, chociażby Jacka Nicholsona. Zobaczcie, to są Jacka buty. A najważniejszą rzeczą będzie to, że ja przyłożę swoją dłoń do dłoni Jacka i się z nim przywitam. No to wychodzimy powoli z Chinese Theatre. Idziemy, moi drodzy, teraz tędy. Po raz kolejny wszystko jest tutaj absolutnie zabudowane, a to dlatego, że jak widzicie tą szarą plandekę tam dalej, to jest właśnie wejście do Dolby Theatre. A nie wiem w ogóle, czy jest sens, żebyśmy my tędy szli.
Ty, dobra, chodź. Oh my god. Ty, gdzie myśmy weszli? Czyli to będzie tutaj jutro. Okej. Okay. Tam na górze oni będą tędy wchodzić i tam jest sala. Bo my ogólnie jesteśmy w tym budynku, w tym teatrze. O, i tu też on jest. Dolby Theatre, widzicie? Tam. Ale to musi być to. O, i tam normalnie też są do góry i pewnie tam też można byłoby wejść. Ale ogólnie główne schody prowadzące do tej głównej sali to oczywiście są tędy i tam na górę. Gdzie? Tędy i tam na górę. Ale fajnie, że tu przyszliśmy. Jaja, nie? Ta pani opowiada. Ja tak będę tutaj, ja trochę podsłuchuję, ale ta pani mówi, że to wszystkie tą scenerię i całe te przygotowania trwają 2 tygodnie, żeby to wszystko tutaj zrobić. I oni właśnie będą tędy wchodzić i tamty. Nic się nie pomyliłem, wow! Dobra, chodźcie dalej, no. Tu jest nagroda za najlepszy film danego roku. Gladiator w 2000, 2001, Beautiful Mind, czyli Piękny Umysł, Chicago, Powrót Króla, Million Dollar Baby, Crash. Tak mi się wydaje, że to jest to. Ale ładnie jest to wszystko zrobione w tej takiej czerwonej kurtynie. Widzicie? It's okay. For France? France? No. Poland. Poland. Yeah. Poland. God, sorry about that. Beautiful country. I bet. Thank you. Muszę chwalić wszędzie Polskę, nie? A co? Ale zobaczcie, jak wiele człowiekowi nie trzeba, żeby się cieszył. Po prostu idziemy korytarzem. Ale fajnie, że też możecie zobaczyć, jak to wygląda, no bo nie wiem, czy był taki film na YouTubie, który pokazywał dzień przed, jak wyglądają przygotowania do tego najważniejszego święta filmowego. A tym bardziej jesteśmy tak blisko samych Oscarów. I to już jest koniec. Widzicie? I tak to wygląda. My z drugiej strony jesteśmy, tak. No oczywiście. No dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że pokazaliśmy więcej niż się nawet spodziewałem. Bo wydawało mi się, że uświadczymy tylko plandeki, tylko... O, właśnie ja tutaj chciałbym być. Widzicie? Patrzcie, jak to wygląda z zaplecza. Jeszcze oczywiście nikogo nie ma. O. Kurna, ale nieźle tam musi być tych kamer nawalone, co? Wychodzimy, powoli wychodzimy. W ogóle myślę, że z tych przygotowań więcej pokazaliśmy niż jutro. To jesteśmy, przyjechaliśmy, udało nam się zająć jakiekolwiek wolne miejsce. Ogólnie ludzi jest masa. Niemniej jednak powoli zbliżają się czarne, wielkie SUVy, które zwiastują, że gwiazdy są bardzo, bardzo blisko. Postaram wam się pokazać. Nie wiem, czy nie lepiej będzie, jak będę to robił z iPhone'a, bo po prostu jest lepszy zoom i mniej jest jakby tego, tej głębi. Jest prostsza, więc chyba będzie prościej. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Czuję się trochę głupio, stojąc tutaj. Nie wiem, takie dosięgło mnie taka refleksja, że... Co ja tu robię? Co ja tu robię? Po co? Wczoraj fajnie zobaczyć wewnątrz, jak ten teatr wygląda, ale dzisiaj tutaj tak... Tu trochę wygląda, jakbyśmy byli w zoo. Moi drodzy, odeszliśmy z tamtego miejsca, z tego gorącego Saigonu, bo po prostu człowiek się czuje jakby, nie wiem, no mówię. I poza tym powiem wam, że to, jak to wygląda tutaj, to wczoraj było 2 razy lepiej. Można było jakoś dosięgnąć się, nie wiem, do tej gali. Natomiast dzisiaj to jest takie... No nie, mi się coś takiego osobiście bardzo nie podoba. Zmieniliśmy teraz miejscówę, ale i tak ludzi jest olbrzymie liczby. A tam w oddali... Oczywiście Dolby Theatre. No dobrze, moi drodzy, w takim razie gala wręczenia Oscarów, ceremonia została pokazana. Mam nadzieję, że w 120%. Byliśmy wczoraj, w przededniu tego najważniejszego wydarzenia w
ciągu całego roku, jeżeli chodzi o kinematografię. Dzisiaj jesteśmy na samym wręczeniu, ale oczywiście jako jedyne pioneczki, pionieńkuśkę, nic więcej nie mogliśmy pokazać, aniżeli to, co zostało uwiecznione na kamerze. Tutaj jeszcze jest jedno miejsce, a mianowicie tutaj gwiazdy przyjeżdżają i są ich samochody sprawdzane, czy aby wszystkie normy bezpieczeństwa zostały spełnione. Dziękuję. Pomimo wszystko i tak się cieszę, że mogłem być choćby w tym samym mieście, co DiCaprio, Pitt, Robbie i inne wszystkie gwiazdy. To naprawdę wielkie wydarzenie i choćby w tym minimalnym stopniu byliśmy częścią tego cudownego wydarzenia. Oglądajcie filmy, czerpiejmy z nich wszystko i tak będzie najlepiej. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Zapomniałem. Bo tutaj zaproszenie moje, nie? Znowu zapomniałem kodu. A myślałem, że przyjechało.